Cześć, jeżeli planujesz założyć sklep internetowy, to dobrym pomysłem na obniżenie początkowych kosztów będzie skorzystanie z bazy gotowych szablonów sklepów zamiast projektowania sklepu w całości indywidualnie. W tym filmie pokażę Ci, gdzie możesz znaleźć takie szablony i na co zwracać uwagę podczas ich kupowania. Zapraszam do oglądania. Dla moich klientów stawiam sklepy internetowe najczęściej na platformie WordPress WooCommerce, jednak porady zawarte w tym filmie będą dotyczyły ogólnie sklepów internetowych, każdej platformy, więc niezależnie na czym planujesz budować sklep, znajdziesz tutaj coś dla siebie. Musisz wiedzieć, że wygląd swojego sklepu możesz rozwiązać na trzy sposoby. Pierwszy, najtańszy sposób to skorzystanie z gotowego szablonu domyślnego. Każda platforma sklepowa posiada jakiś domyślny szablon startowy. Ten szablon zwykle jest w pełni wystarczający, żeby prowadzić sprzedaż przez internet. Jednak ma on tą wadę, że bardzo dużo innych sklepów może być zbudowanych dokładnie na tym samym szablonie. Niestety nie wygląda to zbyt profesjonalnie z punktu widzenia użytkownika, który wchodzi na takie sklepy. Są też darmowe, gotowe szablony inne niż domyślne, jednak nie polecam korzystać z tych darmowych ze względu na to, że rodzą one szereg problemów w czasie eksploatacji sklepu, na przykład podczas aktualizacji silnika czy różnych modułów. Wtedy ten szablon darmowy może nie nadążać za tymi aktualizacjami i być niekompatybilny ze sklepem. Drugi pośredni sposób to gotowe szablony premium, czyli płatne. To jest te szablony, chciałbym omówić w dalszej części filmu, pokażę Ci, gdzie możesz je znaleźć i na co zwracać uwagę przy ich zakupie. Jest to dużo lepsze rozwiązanie niż szablon domyślny, ponieważ szablony premium zwykle są lepiej dopracowane, nadążają za aktualizacjami systemu sklepu oraz mają większe możliwości personalizacji. Oznacza to, że możesz ten szablon dużo bardziej zmodyfikować w taki sposób, aby nie wyglądał on tak jak na przykład inny sklep wykonany na tym samym szablonie. Trzeci sposób, najdroższy, to indywidualne zaprojektowanie całego sklepu. Oczywiście zwiększa to koszty budowy sklepu internetowego i to znacznie, więc jeżeli ograniczają Cię koszty, chciałbyś dość szybko wystartować ze swoim biznesem, to myślę, że nie warto się tym interesować na początku. Zawsze w przyszłości możesz dorobić sobie indywidualnie zaprojektowany szablon do swojego działającego już sklepu. Natomiast musisz wiedzieć, że możesz też indywidualnie zmodyfikować szablony gotowe. Jest to na pewno tańsze rozwiązanie niż projektowanie w całości sklepu indywidualnie. Jest to powiedzmy pomiędzy tym punktem drugim a trzecim, czyli pomiędzy gotowym szablonem premium a projektem indywidualnym. Przejdźmy teraz do ekranu, pokażę Ci, gdzie możesz znaleźć dobre szablony sklepów internetowych, a także na co powinieneś zwracać uwagę podczas ich zakupu. Zapraszam do oglądania. Szablonów premium dla Twojego sklepu internetowego możesz szukać w różnych miejscach. Jednym z nich jest strona główna platformy, na której masz sklep, na przykład WooCommerce czy PrestaShop lub każda inna. Zwykle na tych stronach jest coś takiego jak Theme Store, czy Templates, czy motywy, szablony lub cokolwiek innego. I możesz sobie tutaj już przeglądać gotowe szablony. Masz ich ceny, możesz w nie kliknąć, sprawdzić jak wyglądają. W Preście mamy tutaj motywy, wygląda to podobnie. Jest tutaj podgląd wszystkich szablonów wraz z cenami i tak dalej. Więc to jest jeden sposób. Natomiast drugi, ten który chciałbym Ci pokazać, to jest inna strona, z której ja najczęściej korzystam. Możesz wpisać w Google na przykład WooCommerce Themes czy Templates albo każdy inny silnik. No i znajdzie się tu gdzieś w pierwszych wynikach naturalnych strona Theme Forest, czyli strona z szablonami, jedna z takich lepszych na świecie, można powiedzieć. Na tej stronie, jeżeli nie zostałeś skierowany bezpośrednio do sekcji WooCommerce, możesz trafić tutaj przez górne menu Themes i Templates, później e-commerce i tutaj pierwsza pozycja to jest WooCommerce, ale jak widzisz są też inne systemy sklepowe. Mamy teraz tutaj listę wszystkich szablonów, jest tutaj podana ich cena, ilość gwiazdek jaką dostały, popularność, czyli liczba sprzedanych sztuk, no i krótkie opisy, krótkie screeny. Poglądowo można sobie zobaczyć jak to wygląda. Taki przykładowy szablon możemy sobie podejrzeć, powiedzmy, że chcemy sobie podejrzeć ten szablon.
Zwykle jest tutaj guzik Live Preview i w tym Team Forest jest on zawsze w tym miejscu, przynajmniej na moment publikacji tego materiału. Po kliknięciu tego guzika Live Preview widzimy, jak wygląda ten szablon. Możemy sobie usunąć górną ramkę sprzedawcy. No i widzimy już teraz, jak wygląda sam sklep internetowy. Oczywiście wszystkie treści, tłumaczenia będą podmieniane na Twoje, więc tutaj traktujemy to tylko poglądowo. Bardziej chodzi o to, jak to wygląda, jakie są kolory, jaki jest układ elementów, jak na przykład działa slider, co na nim można umieścić, tam się coś zmienia, coś wpada w różnej kolejności, tego typu rzeczy. Mamy jakąś sekcję z ostatnimi produktami, możemy zobaczyć, jak to się zachowuje. To jest akurat zrobione jako slider i po najechaniu są takie ciekawe efekty. Mamy jakąś taką informację wyróżnioną. Mamy też takie skrócone bloki z najlepiej sprzedającymi się produktami, najlepiej ocenianymi, z przecenami oraz jakimś banerkiem, powiedzmy z jakąś promocją czy czymś, co chcemy wyróżnić. Mamy tutaj ostatnie artykuły z bloga, jakieś ostatnie tweety, no i stopkę z linkami, z jakimiś informacjami. Taki sklep możemy sobie przeklikać i pochodzić, zobaczyć, jak on wygląda głębiej niż tylko strona główna. Jest to w zasadzie kompletny sklep internetowy, możemy nawet tutaj dodać produkt do koszyka i zobaczyć, jak wygląda koszyk i strona składania zamówienia. Zwykle w tych szablonach mamy tutaj różne opcje, na przykład to jest z lewym sidebarem, czyli z tym paskiem po lewej stronie. Jest też opcja z prawym sidebarem, jest opcja z pełną szerokością. To jest akurat to trzecie, czyli wygląda to w taki sposób. Jest tutaj na przykład strona produktu, czyli tak wygląda już karta pojedynczego produktu. Są też inne strony, tutaj jest koszyk, jakaś lista życzeń, moje konto i tak dalej. Możemy sobie to wszystko przeklikać, sprawdzić, jak to wygląda, czy nam się to podoba. I analogicznie możemy to zrobić dla innych szablonów, więc mamy dość duży podgląd, jesteśmy w stanie to sobie dość dobrze wyobrazić, jak ten sklep będzie wyglądał w naszym przypadku. Team Forest to bezpieczna strona z dobrej jakości contentem, więc kupując tutaj szablon nie powinieneś mieć żadnych problemów. Jednak zawsze warto jest sprawdzić kilka rzeczy, na przykład czy szablon obsługuje naszą wersję systemu silnika sklepu. Powiedzmy, że mamy WordPressa 5.0 i WooCommerce 3.5, no to widzimy, że tutaj to obsługuje. Jest to istotne szczególnie na przykład w PrestaShop, ponieważ tam szablony do Presty 1.6 i do 1.7 różnią się od siebie. Jeżeli kupimy do 1.6, to po prostu będziemy mieli problem z instalacją go na Preście 1.7. Warto więc sprawdzać wersję sklepu. Warto jest sprawdzić, czy dostaniemy jakiś support przy zakupie szablonu, czyli jakieś wsparcie techniczne od sprzedającego oraz ile to wsparcie techniczne będzie trwało. Tutaj widzimy, że jest to 6 miesięcy. Widzimy, że mamy tutaj jakieś sprawdzenie jakości przez Envato, czyli przez jakby dostawcę tego całego, tej całej platformy. Mamy tutaj dostęp do aktualizacji szablonu, co jest istotne, ponieważ nieaktualizowane szablony stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Mamy tutaj jakiś oferowany hosting dla szablonu. Nie wiem, czy to będzie konieczne, ponieważ no, zwykle instalujemy te szablony na własnym sklepie, który jest hostowany gdzieś na naszym własnym serwerze. Tutaj gdzieś jest sekcja komentarzy. Możemy sobie sprawdzić po kliknięciu, jakie są komentarze do danego szablonu. Zwykle to jest po angielsku, ale już po kilku pierwszych można czasami stwierdzić, czy są tutaj jakieś błędy i to, jak autorzy tych szablonów na nie reagują. Jeżeli widzimy, że na wszystkie, jeżeli pojawiają się błędy, ale są one zweryfikowane, są na nie odpowiedzi, to mamy pewność, że jeżeli coś nie będzie grało w naszym konkretnym szablonie, to możemy tutaj się zwrócić o pomoc. Po prawej stronie mamy tutaj też informacje o wsparciu przeglądarek, o kompatybilności z różnymi wersjami CMS-a czy modułów, czyli tu przy tym przypadku WooCommerce oraz WordPress. Mamy informacje, co zawierają pliki. Widzimy, że są tu pliki PSD, czyli pliki edycyjne Photoshopa, pliki PHP, CSS i tak dalej. Mamy informacje o dokumentacji. Warto jest sprawdzić właśnie, czy szablon będzie miał dokumentację dla osoby, która będzie go wdrażać. Tutaj mamy well documented, czyli
Ta dokumentacja jest dobrze przygotowana, więc to jest coś, co na pewno pomoże usprawnić wdrożenie naszego szablonu. Warto jest też zapytać, jeżeli mamy taką możliwość, zapytać sprzedawcy, czy będziemy mieli dostęp do wszystkich, do aktualizacji wszystkich płatnych wtyczek, które wykorzystuje nasz szablon. Zwykle tak jest, akurat tutaj w Team Forest, jednak jeżeli będziesz kupował szablon gdzieś indziej, to warto się o to dowiedzieć, ponieważ częstym problemem jest to, że nie można zaktualizować jakiejś wtyczki, ponieważ nie mamy do niej licencji, a licencja była sprzedawana razem z szablonem, no i później ciężko jest ją w jakiś sposób uzyskać. Bezterminowe aktualizacje szablonu, mamy to tutaj akurat opisane. To też jest coś, na co warto zwrócić uwagę przy zakupie, ponieważ często zdarza się, że wtyczki czy szablony mają tylko roczną aktualizację, czyli możemy je sobie aktualizować przez okres jednego roku. Natomiast po tym roku musimy coś dodatkowo dokupić, żeby móc sobie taki szablon aktualizować. A oczywiście aktualizacje są niezbędne, żeby strona działała poprawnie i była bezpieczna. Warto też zawsze skonsultować się z wykonawcą naszego sklepu internetowego. Doświadczony wykonawca pomoże Ci wybrać odpowiedni szablon, wskaże jego wady i zalety. Z pewnością będzie to bardzo cenna wskazówka, szczególnie jeżeli Ty na przykład niekoniecznie znasz się na tym wszystkim. Gdy już wybierzesz szablon, wystarczy go zakupić przez tą stronę. Jest tutaj to dość proste, trzeba będzie założyć sobie konto i opłacić zamówienie. Warto wiedzieć, że Team Forest akurat pobiera jakąś małą prowizję manipulacyjną za wykonanie opłaty. To jest tam kwota rzędu 2-3 dolarów, przynajmniej na moment publikacji tego filmu. Natomiast cały proces składania zamówienia, dodawanie do koszyka jest dość prosty. Wystarczy tutaj uzupełnić pola, przejść wszystkie kroki i już możemy się cieszyć dostępnością naszego szablonu. Następnie przekazujemy go autorowi naszej strony internetowej, a ten już zajmie się jego wdrożeniem. Przy okazji, jeżeli szukasz wykonawcy strony internetowej lub sklepu internetowego, zapraszam Cię do zapoznania się z moją ofertą na stronie www.arturkosiński.pl. Znajdziesz tutaj informacje o mnie, o mojej ofercie, portfolio, referencje moich klientów. Moja firma od kilku lat realizuje tego typu projekty i z pewnością będziemy w stanie Ci pomóc. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wskazówki z tego filmu były dla Ciebie przydatne. Jeżeli tak, to daj kciuk w górę pod filmem. Jeżeli masz jakieś pytania na temat szablonów sklepów internetowych, zadaj je w komentarzu pod filmem. Natomiast jeżeli chciałbyś otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach na moim kanale, to zasubskrybuj go oraz zapisz się na newsletter na mojej stronie internetowej. Na moment publikacji tego filmu każda osoba, która zapisze się na newsletter, otrzymuje darmowego e-booka 10 sposobów na zdobywanie klientów przez internet. Przyda Ci się on, jeżeli właśnie planujesz budowę sklepu internetowego. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.